Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. List do Rzymian, 6 rozdział, 17 werset opisuje nam, że są ludzie wyzwoleni z niewoli. W całej historii świata niejednokrotnie próbowano zwalczyć niewolnictwo i to zarówno na arenie nacjonalnej, jak i internacjonalnej, czyli narodowej, jak i międzynarodowej. Niestety w wielu krajach kobiety, dzieci, a zwłaszcza ubodzy, nadal są wykorzystywani i uciskani w najstraszniejszych okolicznościach. Przymusowa prostytucja, handel ludźmi i przemyt są na porządku dziennym i niestety często w naszym najbliższym otoczeniu. Także w naszym najbliższym otoczeniu. Z pewnością wciąż pamiętamy przerażające sceny, które rozegrały się na granicy z Białorusią jesienią 2021 roku. Poza realnym pozbawieniem wolności istnieją również kompulsje, takie jak uzależnienie od narkotyków, alkoholu, hazardu czy pornografii, od których wiele osób nie może uciec. Istnieje jednak pewna forma nałogu, która dotyka każdego. To skłonność do grzechu, do myślenia, mówienia oraz czynienia złych rzeczy. Nikt z nas nie może stwierdzić, że jest do tego całkowicie uwolniony, od tego całkowicie uwolniony. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Musiał za to zapłacić wysoką cenę na krzyżu, własne życie. Każdy, kto teraz uświadomi sobie, że jest grzesznikiem i przyjmie go do serca jako swojego Zbawiciela, otrzyma nie tylko wolność, ale także wieczną przyszłość w niebie. Stanie się Bożym dzieckiem i będzie należał do tych, którzy zostali drogo kupieni, o czym można przeczytać na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 20 werset. Każdy, kto doświadczył tego wyzwolenia, ochotnie oddaje się służbie Jezusowi Chrystusowi, swojemu nowemu Panu. Każdy, kto doświadczył tego wyzwolenia, ochotnie przyłącza się do Jezusa Chrystusa, swojego nowego Pana. Uczniowie Pana Jezusa sami nazywali siebie sługami lub niewolnikami Jezusa Chrystusa, ale czynili to chętnie i z wielką radością. Mówili tak, ponieważ ich mistrz był dla nich tak dobry, że służenie mu było dla nich zaszczytem i radością. A komu ty służysz? Jeżeli Panu Jezusowi Chrystusowi, to jesteś naprawdę wolny. A jeśli nie jesteś pewien tego, że gdybyś umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. A to oznacza, że jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, będziesz raz na zawsze zbawiony. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Panu Jezusie.